We wczesnym okresie PRL-u władza bardzo mocno stawiała na propagandę. Propaganda, która była w różnych formach na tym, między innymi i na znaczkach pocztowych. Na znaczkach pocztowych, na których się ukazało setki portretów prezydenta Bieruta, znaczki propagujące już wchodzący plan sześcioletni. I w ramach tego planu sześcioletniego budową taką sztandarową to była budowa Nowej Huty. Patrząc się w tył, na tym, kiedy wydano krocie znaczków z Bolesławem Bierutem, z Leninem, ze Stalinem i pozostałych idoli na jedynie słusznej idei, okazuje się, że znaczków dotyczących Nowej Huty wydano tylko w sumie 5. Na 10. rocznicę, tę przypadającą w 1954 roku, ówczesne władze wydały serię znaczków propagujących osiągnięcia na ówczesny czas. I na jednym ze znaczków, zresztą wydane w różnych formach, na tym między innymi to jest druk z talorytem i druk offsetem, jest właśnie Huta już wtedy nadanym imieniem, Huta imieniem Lenina. I tu jest też motyw Wielkiego Pieca. Motyw budownictwa przemysłowego, między innymi tutaj wykorzystany na znaczkach w Nowej Hucie, tak samo był wykorzystany na kartach pocztowych, kartach do korespondencji, tak zwanych korespondentkach, wydanych w 1953 roku. Karta jako taka to była jedna, natomiast na nich wydrukowano wtedy dość ciekawie dzisiaj brzmiące hasła. Każda tona węgla, każdy metr materiału, każdy centner zboża to pocisk przeciwko podżegaczom wojennym. Kolejny znaczek, który się ukazał, ostatni związany z Nową Hutą, ukazał się w 1973 roku. Znaczek był poświęcony odsłonięciu pomnika w Nowej Hucie. Już w tej chwili nie ma go na terenie Nowej Huty. Została tylko taka po prostu filatelistyczna dokumentacja pocztowa, filatelistyczna dokumentacja, że coś takiego też miało miejsce w Nowej Hucie. Tadeusz Daszycki też niewielki miał doświadczenie w projektowaniu budynków, bo miał doświadczenie w odbudowie Wrocławia, ale to nie było budowy Nowego Miasta. Czyli tak troszeczkę po omackuśmy chodzili. Proszę pamiętać, że myśmy budowali to miasto w kompletnej izolacji od tego, co się działo na świecie. Nie było ani publikowanych materiałów, nie można było wyjechać. Pierwszy jakiś wyjazd tam do Szwecji, który dzisiaj nawet w Hucie można zauważyć, prawda, blok szwedzki, prawda, tamte obiekty, które powstały, ale to były takie epizody tylko. Pewno, że jak żeśmy tu weszli, to nie było światła, nie było gazu, nie było wody. I w tym pokoju to była taka góra parkietu, co się podniósł do góry parkiet, to cośmy udeptywali, no ale miałam swój kąt. Blok numer 11 na osiedlu obecnym Krakowiaków, a pierwotnie to było C2, akurat wychodził jedną klatką na dom moich rodziców i także była wystawiona, wykopiec zrobiony pod dwie klatki, a trzecią klatkę trzeba było dom usunąć. Postawiono budynek, zaczęto budować budynek, który przekręcono jak gdyby wejścia od strony, nie od ulicy, tylko od strony dziedzińca. No i trzeba było niestety wyburzyć pewną część i zwrócić z powrotem. Postanowiliśmy zrobić dwa pokoje, taką ściankę działową, ale trzeba było przenieść punkt świetlny.
proszę sobie wyobrazić, jak się zaczęli panowie elektrycy do tego dobierać, żeby przenieść, to jak wyjęli ten żyrandol, to tam wyleciały z tego męskie spodnie robocze. Tak, tak to się butowało. Start! Witamy, zaczynamy! EP95 uderzeń! To projekt... Początki w ogóle projektu Różnych Osiedli datujemy na 10 lat wstecz, czyli 2000 rok, kiedy powstała pierwsza produkcja. Komputer, mikrofon, jakiś podstawowy, Easy English, była taka gazeta, w której się brało. Kupowało się dla mikrofonu, później się wpadało do piwnicy i realizowało się coś spontanicznego. No i tak doszliśmy w końcu do sytuacji takiej, że od naszego znajomego, który miał miejscówkę w dawnym budynku Kina Świt, postanowiliśmy, że sprowadzimy się tu i wynajmiemy to pomieszczenie. Każdy włożył coś, żeby zbudować to wszystko, trzeba było naprawdę masę roboty. Te ściany były w opłakanym stanie, trzeba było wszystko robić, tynkować, postawić ściankę do reżyserki, żeby tam móc w ogóle coś działać i opłacić to wszystko i tak dalej. Sam projekt Różnych Osiedli wydał już masę płyt. Podstawowymi to była 2000 rok produkcja, w której powstało Pro właściwie i wtedy zaczęliśmy działać. To była LG produkcja. Później pojawiły się takie płyty jak Pro Improwizacja. Projekt Odległość na emigracji nagrany. Ostatnia płyta Wokę produkcja. EP. 95 uderzeń. Też producenta od nas. No i teraz w tym momencie są 4 płyty jeszcze na ukończeniu. Płyta Proformy, płyta Szpaka, płyta Synergii i płyta jeszcze Grak Demo. Oddać się bez reszty dla treści, opleść jako sens płyty między bity zmieści. Począwszy od tej płyty stać się lepszym dla treści. Robić taki rap, by na maksa go dopieścić. Wraz z wzrostem umiejętności, z jakimś tam... dojrzewania tak naprawdę, można powiedzieć, tej naszej muzyki, nas samych, postanowiliśmy, że ugryziemy temat już profesjonalnie i wystąpiliśmy do projektu unijnego o zakup sprzętu naprawdę profesjonalnego i udało się uzyskać, dostaliśmy grant w jakiejś tam wysokości pieniędzy i zakupiliśmy sprzęt, postawiliśmy studio, w którym w tym momencie się mieścimy i w którym nagrywamy nasz materiał. Jest to profesjonalne studio, które już może świadczyć usługi również komercyjne, wiadomo, niby związane zupełnie z naszą twórczością. Dzięki temu, że ono jest komercyjne, możemy robić naszą muzykę niezależną.